Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii pytań i odpowiedzi, kontynuując tutaj odpowiadanie na pytania, które zostały zadane na Facebooku. Mam pytanie przygotowane od Aleksandry. Pytanie dotyczy takiego egzystencjalnego sposobu rozumienia świata przez umysł. Pozostańcie proszę ze mną do końca tego nagrania, ponieważ chcę pokazać wam coś bardzo ciekawego z bardzo dużej perspektywy, takiej mógłbym powiedzieć jak najbardziej obiektywnej. I chodzi tutaj o pewnego rodzaju tendencje naszego umysłu oraz nasze ludzkie skłonności ku poszukiwaniu odpowiedzi na nasze pytania oraz związek poszukiwań tych odpowiedzi z naszym poczuciem satysfakcji. I ja myślę, że ten film pokaże wam coś bardzo ciekawego z bardzo otwartej, holistycznej perspektywy. Cóż mogę więcej dodać? Pozostańcie ze mną do końca i jak zwykle lecimy z tematem. Kiedy umysł przestanie zadawać pytania, na które odpowiedzi nie mogą dać stałej satysfakcji? Oczywiście chodzi tutaj o pytania stricte natury egzystencjalnej, pytania duchowe, pytania służące refleksji, kontemplacji, no i dociekań tego, czym jest rzeczywistość, czym jest prawda. I skąd ja wiem, że o tego typu pytania chodzi? Ponieważ tylko i wyłącznie pytania takiej natury mogą sięgać takiej głębi nas samych, do momentu, w którym zdamy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie uzyskać tej takiej satysfakcji i zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo nasz umysł jest ograniczony. Ja wiem, że ten temat może wydawać wam się zawiły, może nawet niepotrzebny, może szukacie jakichś praktycznych wskazówek, praktycznych odpowiedzi, ale chcę wam powiedzieć i pokazać to, że jest to mega super ważny temat. Generalnie wszystkie nasze pytania, wszystkie pytania, jakie możemy sobie zadać, są w dualizmie. To znaczy są zawarte w naturze językowej, struktury gramatycznej, lingwistycznej naszego języka i zawsze dotyczą pytań zależności podmiotu od przedmiotu, ewentualnie tego, jak funkcjonują różne prawa, istoty zagadnień, tego, w jakim kierunku możemy zmierzać. I co takiego możemy poznać, osiągnąć, zmierzyć, zrozumieć, skatalogować, skategoryzować, jakiego typu modele, wzorce możemy zbudować, co takiego możemy wziąć z tego dla siebie, aby uzyskać satysfakcjonującą nas pewność siebie. Przy czym za każdym razem, gdy zadajemy sobie jakieś pytanie, tak? Weźmy jakieś pytanie. Pytanie typu: czym jest dla mnie miłość? Pytanie typu: czym jest dla mnie szczęście? Jak wygląda mój wymarzony partner? Jak wygląda moje idealne życie? Dokąd zmierzam? Czym jest Bóg? Czym jest Ziemia? Czy Ziemia jest płaska? Czy istnieją kosmici? Czym jest kolor? O czym myśli druga osoba? O czym myślę ja? Kim ja jestem? Gdzie ja jestem? Czym jest świadomość? Czym jest Bóg? Czy oświecenie jest prawdziwe, czy nie? Czym jest egoizm? Czym jest kobiecość? Czym jest męskość? Jaka jest różnica pomiędzy kobiecością a męskością? Czym jest rozwój? Co będzie w poniedziałek? Jaka pogoda będzie we wtorek? Każde jedno pytanie, jakie możemy sobie zadać, tak? Zawsze jest relacja czegoś do czegoś. Jakie będzie coś? Jakie jest coś? Oczywiście zawsze badamy to coś przez pryzmat naszej subiektywności, więc dualistyczna zależność zawsze będzie istnieć w taki sposób, że będziemy sobie my, jako obserwatorzy, i będzie sobie jakieś zjawisko, jakiś obiekt, pojęcie, koncepcja, którą będziemy chcieli zrozumieć, uchwycić i złapać. I teraz to, co jest mega super istotne, to ten moment uzyskiwania odpowiedzi, moment łapania czegoś, moment rozumienia, moment przejrzystości, moment klarowności, moment
satysfakcji nie jest poznawalnym obiektem. Rozumiecie? To znaczy, ta pewność siebie, jaką my uzyskujemy poprzez zdobywanie odpowiedzi na nasze pytania, nie jest obiektem. Jest to pewnego rodzaju przeczucie, uczucie, jakie dzieje się z tyłu naszych głów, które daje nam moment klarowności, moment satysfakcji, moment pewności siebie, moment spełnienia, ale tak na dobrą sprawę nie możemy tego nigdy zobaczyć. Przykładowo, oglądasz moje wideo i w tym nagraniu jest zawarta odpowiedź na nurtujące ciebie pytanie, jest zawarte rozwiązanie na twój problem, jest zawarta jakaś konkretna wartość, której ty potrzebujesz. Ale ten moment satysfakcji, gdy ty uzyskujesz to, czego szukasz poprzez obejrzenie tego wideo, dzieje się z tyłu twojej głowy, tak że ty tego nawet nie dostrzegasz. Ty oglądasz to wideo, masz w pewnym momencie takie poczucie: kurde, to jest to, mam to, wow, super. Ale to się dzieje niejako spontanicznie z tyłu głowy i na dobrą sprawę ty nie jesteś w stanie przewidzieć, co konkretnie sprawiło, że nagle coś kliknęło z tyłu twojej głowy i masz moment oświecenia, tak, uzyskania swojej klarowności. Tak samo ja, gdy nagrywam wideo, starając się przedstawić wam tutaj jak największą perspektywę, nie mam zielonego pojęcia, które moje słowa nagle zarezonują z wami, sprawiając, że coś kliknie w waszych głowach, jakiś puzzle ułoży się wam na miejsce i nagle dostaniecie to, czego szukacie. I to jest mega super istotne. To się wydaje mega proste, mega trywialne. Wy może nawet o tym wiecie. Ale te słowa nie mają tak dużego znaczenia, jak ten moment, gdy dostrzeżecie to, czym jest ten satysfakcjonujący was obraz z tyłu głowy, ten moment, te uczucie, te przeczucie, gdy macie tą satysfakcję. Dlaczego to jest takie super, hiper ważne? Ponieważ ta satysfakcja, która przychodzi do was, jest tymczasowa. Ta ulga jest tymczasowa, zawsze jest tymczasowa. Pojawia się, bo uzyskacie swoją odpowiedź na jakieś pytanie. Macie tą pewność, ktoś coś powiedział, macie tą informację, ale to po jakimś czasie przemija, ponieważ pojawiają się kolejne pytania, kolejne problemy, kolejne potrzeby, kolejne wyzwania i znowu zaczynamy poszukiwać tego momentu satysfakcji, tego momentu klarowności, tego momentu pewności siebie. I na tym polega dualizm poszukiwań, tak? Tego, jak czegoś poszukujemy i to znajdujemy, i potem znowu poszukujemy i znajdujemy. I to jest taki prosty, fundamentalny mechanizm naszego umysłu. My tak po prostu żyjemy jako ludzie. I w tym nie ma nic złego. I teraz tak. To, co pyta Aleksandra, to jest to, kiedy umysł przestanie szukać, tak, odpowiedzi czegokolwiek. Jeżeli cały czas to się powtarza, tak, czyli ten moment zadawania pytań, poszukiwania satysfakcji, uzyskiwania satysfakcji, przemijania i znowu, i znowu, i znowu, to Aleksandra pyta, kiedy przyjdzie taki moment, że umysł przestanie poszukiwać odpowiedzi na pytania, które i tak nie dają stałej satysfakcji. Innymi słowy, kiedy przyjdzie taki moment, aż ty zdasz sobie sprawę z tego, że zadawane przez ciebie pytania i poczucie satysfakcji jest jednym i tym samym. I to jest mega, hiper sprzeczne z logiką zagadnienie, na fundamentach którego zbudowana jest Advaita Vedanta i non-duality. Ponieważ gdy ty szukasz, no to z założenia szukasz, bo nie masz satysfakcji. Oczywiste, prawda? Jakbyś był satysfakcjonowany, to byś nie szukał. I to, co ja chcę wam przekazać tutaj, to jest to, że jak dostrzeżecie ten mechanizm,
że poszukiwania i brak satysfakcji idą ze sobą w parze i nie są od siebie oddzielne. I nauczycie się to obserwować takim, jakim to jest, bez reagowania, bez próby zaprzeczenia temu, bez próby wypierania się tego, bez próby zniekształcenia tego procesu, bez próby usuwania tego procesu, bez w ogóle jakichkolwiek filtrów. Nauczycie się po prostu dostrzegać tą prostotę tego, jak funkcjonuje nasz umysł. To mechanizm poszukiwań i poczucie satysfakcji staną się jednością. I przestaniecie czuć te poczucie neurotyczności i niepewności, że czegoś wam brakuje w życiu. Innymi słowy, wyzbyjecie się tego musu, tego przymusu, tej kompulsywności do tego, żeby natychmiastowo szukać odpowiedzi i natychmiastowo szukać satysfakcji. I wasz umysł, jak nauczycie się to obserwować, rozpozna tą naturę sam. To jest to, czym jest świadomość. Świadomość może obserwować, bo jest wszystkim. I staniecie się wolni od tego mechanizmu. I wtedy umysł przestanie zadawać pytania. I żeby było najlepsze, będziecie mogli normalnie kontemplować, normalnie zadawać sobie pytania, normalnie poszukiwać, normalnie uczestniczyć w tym normalnym ludzkim życiu. Ale rozpoznanie tego mechanizmu was po prostu uwolni z tego mechanizmu. Spróbujcie, zobaczcie to. Zobaczcie to. Jak macie jakieś pytanie, jakąś potrzebę i ten moment satysfakcji, że on się dzieje z tyłu waszej głowy i nawet tego nie rozpoznajecie. Jak to zobaczycie w sobie, w swoich głowach, to wam rozwali mózgi, bo jest to tak banalnie proste. My to bierzemy za pewnik i to się dzieje tam z tyłu, w tle naszego doświadczenia. Taki moment, oh fuck, to jest po prostu takie. Zobaczcie, zaobserwujcie. I wtedy umysł naturalnie zacznie się wyciszać, ponieważ rozpozna sposób swojego własnego funkcjonowania i nie będzie musiał aż tak poszukiwać, ponieważ to umysł tworzy dualność, to umysł zadaje pytania i to umysł poszukuje satysfakcji. A jeżeli umysł poszukuje zadowolenia samego siebie, to może zadowolić od razu siebie, bez potrzeby poszukiwań. To jest tak, jakbyście rozpoznali, że poszukiwania są pewnego rodzaju nałogiem i obserwowanie tego nałogu może was z niego uwolnić i sprawić, że natychmiastowo poczujecie ulgę. Tak jakbyście się uwolnili od tego niemalże natychmiastowo. Ale to wymaga obserwacji i nie przywiązywania się do niczego. To wymaga takiego inteligentnego podejścia. Takiego bez wymuszonej reakcji. Bez natychmiastowego poszukiwania rozwiązania. Po prostu. To tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Weźcie to na poważnie, bo to może zmienić wasze życie całkowicie. Ja mam na imię Damiano. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Widzimy się w następnym obrazie matrycy. Tak. Dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.